Witam was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Shiro. Witam was ponownie w grze Hero Hour. Hero Hour. Nie Hour. Dobra, mniejsza. Nie zawsze miałem problemy z wymową angielskiego. Co tutaj jest? Co to jest? To są surowce, które idą do naszego Rehonolim. Dobra. I tak, możemy coś tutaj zbudować. Ostatnio skończyliśmy na tym, że jesteśmy w samouczku w sumie. No ale dobra. Rezystoraciami. Może byśmy poszli na jakieś inne jednostki. Magiczne archiwa odblokowuje 4 zaklęcia. Pomniejsze, większe, potężne oraz huragan. Gildia magów odblokuje 4 zaklęcia. Późnia eteru. Pozwala przyjazdem sztuk mistrzom i czarodziejom wydawać eter na premię. Bohater nie musi przebywać w mieście. Magiczna iglica zapewnia wszystkim bohaterom darmową, potężniejszą wersję jednego z zaklęć. I fort. Dobra, bierzemy fort. Ale to już będą wszystkie jednostki, które tutaj mamy. Już tu poulepszane. Jeszcze tam w sumie wieża tylko została do ulepszenia. Ale chyba tak. Chyba tak. O, zwiększa poziom rozwoju miasta. Liczy się jako 4 budynki. Zwiększa dzienny przychód o 250 sztuk złota. To jest w sumie spoko. Dom najemników. Boskie wrota. Musimy mieć wyższy poziom miasta. Widzę, że już niedługo będzie następny tydzień, ale my mamy bardzo mało kasy. Może skupmy się jednak... Skupmy się może jednak na... wprowadzeniu lekkiej gospodarki. To może nie być taki głupi pomysł. Zobaczmy, co jest po lewej stronie. W ogóle mamy walkę. Jeszcze to akurat sobie przejdziemy naszym głównym bohaterem i zaatakujemy to wszystko. Martwy bohater. Oczywiście bierzemy rtęć. I trochę pozbieramy złota. O kurde, zabójczy topór. Dobra, to jednak nie złoto. Tu mamy łatwo, więc weźmy to sobie. No, rozegrajmy bitwę. Dobra, czy to są strzelające? Jad krzepa. Powolnienie, dobra, ale... Ale to nie są strzelające, więc możemy bez problemu sobie je połączyć, te jednostki. W ten sposób. I zaczekać na resztę. O, są za wolne. Dobra, już minus jeden. Ojej, przeleciało mi troszkę. And easy. Easy, zawsze jakieś pedeki. Obóz, zawsze goldy. Dobra. Ale tak, ja tą jednostką, to bym się poszedł wymienić, bo ja chcę ten topór sobie wziąć. Dawaj mnie topór. Nie daj Boże, żebyś ty przegrał i będzie problem. A tobą idziemy gdzieś tutaj. Naprawdę bardzo przyjemnie się gra w tą gierkę. Dawno nie grałem tak, żeby mi się chciało naprawdę grać w jakąś grę. A w to się naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemnie gra. Dobra, krzepa i skamienienie. Gargulce są na to odporne, więc z tym się nie przyjmuję. A teraz weźmy sobie na przód. Może jakoś tak od rogu sobie przejdziemy? Bohater, jak tam padnie, to jest no problem. Pewnie jeden gargulec nam siądzie. O, a może i nie. Nie easy. Dobra, bierz te kryształy. Czarny rynek. W rozpadającym się budynku natrafiasz na gildię złodziei, handlującą dziwnymi artefaktami o magicznych właściwościach. Mogą być skradzione tak na ziemiach wroga, jak i na twoich, więc postanawiasz przejrzeć dostępne towary. Dobra. Atak, obrona. Jeden umiejętność, demonologia. Część zestawu Mender. Plus jeden łucznictwa i plus jeden piromancja. To jest spoko. Berło Mandela. 3 ataki plus 1 umiejętność leczenia. Kurde, to też by było fajne. 3 i 2 moc wiedza. Ale nie mamy hajsu, nie mamy hajsu. Jezu, serio, tak mi ten kaszel męczy. W ogóle się przeziębiłem, dlatego w ogóle właśnie, kochani. Niestety, możliwe, że będzie przerwa w odcinkach. Nie wiem, czy dam radę jeszcze dzisiaj na Danganronpę nagrać. Nie mam pojęcia.
W ogóle nagrałem to właśnie w dniu premiery, kiedy to oglądacie. A tu nic nie ma? No, port jest drogi, nie mam kamienia. Czyli to, co z monetkami jest, to znaczy, że nie mamy na to kasy. Nie mamy hajsu. No, tak samo i tu. Dom najemników niestety nie mamy. Zaklęcia. Jedynie, co mi przeszkadza w tej grze, to, że nie ma takiego właśnie podświetlenia budynków. Musisz się domyślać, gdzie jest co. O. No ja bym kupił ten targ chyba. Ja bym kupił ten targ. Pomnik czempiona? Lepsza tawerna daje dwóch bohaterów do wyboru z szansą na rzadkiego. Bohaterowie zrabowani w tym mieście dostają premię do umiejętności Gwardia Przyboczna. Zapewnia 100 sztuk złota dziennie. No to jak 100 sztuk złota, to bierzemy. Ale nie będę werbował żadnego bohatera. Mamy kolejny tydzień. Ciężka peleryna plus 2 obrona i rękawica plus 2 obrona. Nie wiem, czy rękawice miałem. Nie miałem rękawic. Nie miałem rękawice, kurde, bez ataku. Nie, to ja to wolę to. Plus 2, plus 1 umiejętność Legion. Oj, no tak 2 na 10 bym powiedział. Tak 2 na 10 bym powiedział. Max, Boże, widzę jak ta kasa ucieka. Nas nie stać już niestety. Nie mamy kamienia. Mamy za to dużo drewna. A jak zbudujemy targ, to nie będziemy mieć kasy niestety na ten. Kupce 200. Dajmy troszeczkę. Widzę, że tutaj troszeczkę jest inny tryb. Kup. 3. Max. Kurde, dobra, no to z kasą jesteśmy naprawdę na cienkim, że tak powiem. 2500 na zwerbowanie. Uj. No sprzedaj więcej. Ale będę potem żałował, o Jezu. Dobra, udało się 2,5. Weźmiemy tego bohatera. Ale tu jeszcze trzeba ulepszyć ich. Jejku. Kurde. To nie tak miało wyglądać. Jakaś kasa? Nic, 0, 0. Stocznia. Do nas i nie interere. Tu jest skrzynia. Kurde. To niepotrzebnie tego bohatera kupowałem. Niepotrzebnie tego bohatera kupowałem. Ale dobra, to zrobimy to w inny sposób. Zrobimy to w ten sposób. Idziemy tym bohaterem teraz tu. Kilka jednostek nieulepszonych, to niestety nam zostanie. Niestety nam zostanie. No tylko 9 sztuk tam niby. Bez przesady. Jeden jotu nam się zrespił. Czy ja poleciałem? Ajajajajajaj. Nie było tematu. Nie było tematu. Dobra, znów wrogowie nie mają szans, ale zobacz sobie, jak to wygląda. Rezerwy, kiedy do bitwy przystępuje potężna armia, nie wszystkie jednostki mogą od razu ruszyć do walki. Część wojsk musi zaczekać na swoją kolej. W lewym dolnym rogu ekranu znajdziesz jednostki dostępne od początku oraz te, które dołączą do bitwy później. Aby przyciągnąć jednostki z jednej sekcji do drugiej, przyciągnij ją lub kliknij prawym przyciskiem myszy. Jeśli na polu bitwy masz zbyt wiele jednostek, kliknij przycisk odejść do rezerwy, by automatycznie odesłać niezbędną liczbę stworzeń. Jeśli masz za mało jednostek, kliknij przycisk przenieść z rezerwy.
Kiedy stracisz sześć jednostek, bitwa zostanie wstrzymana i dostaniesz możliwość rozmieszczenia jednostek czekających w rezerwie. Liczba jednostek możliwa do wystawienia od początku bitwy zależy od wielkości armii, twojej i wrogiej. Rozumiem. Wszystko rozumiem. Dobra, jednostki na polu bitwy, a to są wstrzymane, tak? Ja bym tak, tych odesłał. To sobie połączymy. No ale to jest trochę bez sensu. To jest trochę bez sensu. Strzelające to są strzelające. Są kusznicy również. Dobra. Jak 300? A, bo to nam się jeszcze wzięło. Serio, jednego nie? Naprawdę ani jednego? Dobra, tak musi co wyglądać. Czyk ofensywny. Ja bym tak połączył tych, ale... To też niedobrze. Nie mam jak się przebić, nie mam katapulty, nic, zero. Nie wiem jak to wygląda nawet. No możemy mury rozwalać, dobra. My możemy mury rozwalać. Zero strat? Easy. Easy. Dobra, gwardia przyboczna. Zobaczmy sobie to, jak wygląda. Wiesz już wszystko, co trzeba. W krainie lawy jest wiele ciekawych rzeczy do zbadania. Drugiego gracza znajdziesz na północy. Obowiązują go te same zasady, co ciebie. Nawet jeśli steruje im komputer. Postara się zwyciężyć. Powodzenia. Easy. Tu nasze jednostki są. Bo coś chyba nie rozumiem. To nie są chyba nasze jednostki, prawda? Bo ja teraz już nie wiem, chyba się pogubiłem delikatnie. A, dobra, to są chyba takie jednostki po prostu. To są chyba takie jednostki po prostu. Trudna, łatwa. Ale ja nie idę na odpizę, więc zaraz pewnie sobie pójdę gdzieś kurde na cięższą walkę. O, i to też mi się właśnie podoba. Kochani, to mi się bardzo podoba, że pokazałem, gdzie ona ma iść. Mogę sobie przełączyć bohatera bez problemu żadnego. To jest świetne. 4 kryształy, 4 siarki. 4 siarki, niestety. Tu jest też coś. Ale tu sobie musimy od razu walczyć z tym. Bo tak niezbyt. Coś do kasy by mi się przydało. Ewidentnie coś do kasy by mi się przydało. Większa dochód od miasta o 500 sztuk złota dziennie. O, to jest spoko. Ale nie mamy hajsu. Ale nie możesz iść tu? Nie mogę cię schować do miasta. I jest zielony gracz. Dobra, lecimy na Szczecin. Ale wcześniej tego nie było. Wcześniej tego nie było. Wolę Jotuna. Siła 26, siła 9+. A jeżeli byśmy zrobili to w ten sposób? To nie, niestety nie. To nie z rezerw, pyk. Ale wy to chodźcie tutaj. Ej, panowie, halo, uspokoiliśmy się. Idziemy razem, wszyscy. Chyba muzyki zabrakło. Uuu, ale tam ściągnęli gargulce, wow. O ja pierdzielę, co tu się dzieje? 10 sztuk, 11, 12, 13... O kurde, i to miała być łatwa? Co wy robicie strzelające? No lecie! Bijcie, tłuczcie! 17 gargulców straciliśmy? Ja pierdzielę.
Nie, no to był szok. Czarownica wychodzi ci na spotkanie, zanim udaje ci się znaleźć jej chatę. Przyglądać się, ale unika kontaktu wzrokowego. Zdaje się patrzeć przez siebie na wskroś. Masz zaburzoną aurę, oznajmia. Odzyskanie równowagi wymaga opanowania nowej umiejętności. Za naukę musisz poświęcić cały dzień, a nawet dwa dni. Alchemia. Po każdej walce bohater zyskuje rudę, którą można wymienić w kuźnie eteru w mieście na jednostki. Ouu. No dobra. Niechaj będzie. A nie możesz ty po prostu tutaj podejść? Nie możesz. Ja jeszcze nie znam tutaj tych jednostek ani budynków, dlatego tak się tutaj grzebię z tym. Pewno. To co to jest? Martwy bohater. Na golnicę kolcze. Oczywiście, że tak. Potrzebujemy dużo kasy. Dużo kasy. No ale tam się dzieje. Ale tam latają, no. Niewyraźna wizja. Gdy dotykasz kamienia, doświadczasz wizji, chociaż obraz jest niewyraźny. Masz pewność, że prowadzi do skarbu. Inne obeliski i obelusy sprawiają, że wizja stanie się wyraźniejsza. No to wizji żadnej nie widzę, aczkolwiek... A dobra, jednak widzę. Ej, dobra, to jest świetne. Naprawdę czuć ten stary klimat Herosów. Czuć ten stary klimat Herosów. Dobra, coś możemy budować? Możemy. 1000 sztuk dziennie, oczywiście bierzemy. Rośnie do miasta, patriotyzm zwiększa morale wszystkich aktualnych i przyszłych zwerbowanych tu bohaterów o 1. Wielka biblioteka zwiększa wiedzę wszystkich aktualnych bohaterów i... Oczywiście, że to. Wielkie targowisko, lepszy handel. Dobra, już teraz powinniśmy być w stanie iść dalej. Tak? Tak. Diaboły. Przejdź do wyniku. No to już więcej tego nie bierzemy. Jak ja z diabłami przegrałem, to już jest problem. Znaczy przegrałem, no miałem straty. To z minerałów po zebraniu. Ale nie, to nie było to. Czekajcie, co ja wziąłem? Shield Tytana. Plus 3 mocy, minus 1 szybkości stworzeń. Przepraszam, zaciąłem się. Czyli tak. Mamy już dwie części zestawu Tytana. To było spoko. Znaczy ja przypadkowo nie mam tam właśnie gdzieś... Nie, na golenicy kolcze, to nie jest to. Więc musimy znaleźć gdzieś jeszcze jedną część tytana i będzie dobrze. I będzie dobrze. Dom rzemieślniczki. Bohater odbierający dom rzemieślniczki może przeszkolić niewielką grupę jednostek na jednostki elitarne. Tak samo liczebne, o wiele bardziej wartościowe. Szkolenie trwa 3 dni. Ojejku. Jeszcze o 1000 dziennie. Do 4000, zaraz będzie kolejny tydzień. Bierze, biorę. No, tylko dobra, czy ja mam gdzieś tutaj pokazane, ile na przykład mam... Właśnie. Tym obozem. A, i coś takiego to wygląda, świetne. Ej, to jest fajne. Coś chciałem powiedzieć i się zapomniałem. Dobra, kup sobie ten stateczek. I poprawili to, co jest w Herosach, czyli że możemy normalnie, jak ludzie, wsiąść do statku i nie tracimy tury na to. Jejku, dobra, to mi się podoba. Jednostki elitarne. Niegdyś niezrównana wojowniczka, która odwróciła losy niejednej bitwy, na starej zamieszkała w dość skromnym domu i oddała się rzemiosłu. W oczach ma wciąż... Przepraszam. W oczach ma wciąż jednak ten niezwykły blask. Może i skończyłem już z wojaczką, mówi, ale dbam o kolejne pokolenie. Zostaw tu część swojej piechoty, a wyszkolę ich na prawdziwą elitę. Wygląda tęsknie przez okno. 3 dni powinny wystarczyć. Bohatera mogę? Nie? 11 tysięcy? Oh fuck. Ja tylko 5 mogę.
odporność. A Jotuna? Jotun będzie Jotunem. Jotun to Jotun. Jotun to Jotun. Ja tak samo na te jednostki robi. To tak bym powiedział słabo. Gram ładny. To znaczy tak, jak sytuacja wygląda w tej chwili? Ja bym bez problemu mógł zostawić te mendy, ale to bardzo drogo kosztuje, więc niestety. I widzimy, że gdzieś jest tutaj na północy zamek. O kurde. Sporo ich tu. To jest chyba niczyj. Ten zameczek jest chyba niczyj. Czyli tu już mamy full budynek, tak? Dom najemników, sklep ze starociami. Czego nam potrzeba? Twierdzy. Możemy twierdzę zbudować. Wybierz jedną z tych jednostek, u nas na tygodnia liczba tygodniowa zwiększy się o wskazaną liczbę. Dobra. No nie wiem właśnie. A i lecimy z tym. Idziemy na goblinów. Idziemy na goblinów. Wrodzy piraci. O, piraci nawet tu są. Fajnie, fajnie. No i chyba piraci za nami podążają. Rtęć czy kryształy? Kryształy. Mam ochotę zaryzykować. Naprawdę mam ochotę zaryzykować, ale najpierw zapiszę grę. Dobra. To tak. Siły w rezerwie. Naprawdę nie możesz ich tutaj wziąć? Weź ty ich odejmij. No też mógłbym odjąć. To nie jest jakoś ważne. Dobra, połączmy ich. I tych też troszeczkę bliżej byśmy wzięli. Na jeden punkt musimy tutaj walnąć. Na niektóry. Dobra, zaczynamy. Dzieje się. Gdzie są czary? Przywołanie anime. Przywołuję grupę anim, które przez pewien czas będą walczyły na twoją stronę. Ziemia, wszystkie jednostki sojusznicze, czy rany. No dobra. W ten sposób działa magia. A to co to jest? Przez mury? Mogę tutaj to postawić? No, zmierzyliśmy ich. Całkowicie ich zmierzyliśmy. Zero strat. Mamy kolejny poziom. Co to jest? Zwiat. Po walce bohater zyskuje maksymalnie 4 punkty ruchu na poziom. Taktyka. O! Ja chcę mieć poziom drugi tego. Dobra, zobaczmy sobie nasz nowy zamek. Jej, jakie to jest śmieszne. Ale to jest śmiechowe. Mamy nowe jednostki. Marynarza, artylerzystę, jadowita meduza, wulkaniczny ptak, raczyniec oraz kusicielka. Trochę wygląda jak Ari, tylko ma inny ogon. Tylko ma inny ogon. Pierda, kurde, naprawdę świetne to jest. Naprawdę to jest świetne. Warsztat inżyniera. Namiot medyczny i balista. Kurde, jak w Herosach. Bierze, mamy kolejną magię. Mamy kolejną magię. Rozejrzyjmy się tutaj po tej mapie. Nie no, to jest świetne. To zrobili naprawdę bardzo fajnie. Pyk, pyk, wchodzimy, wychodzimy. No problem. Ale ja bym się na początku skupił na jednym mieście.
A i tu są te jotuny albo awatary. Jotuny są strzelające. Magiczna iglica. No dobra, ale gdzie mamy jeszcze jednostki? Bo ja się chyba pogubiłem. Ja się chyba delikatnie pogubiłem. Boskie wrota. Możemy za 5000. Nie, nie mam kasy na to. Coś taniego musimy kupić. 2000. 1000. Gildia magów, niech będzie. Niech będzie tak. Na tym zamku na razie mi nie, na tym zamku mi na razie nie zależy, bo no nie mam kasy niestety na niego. Piraci sobie zapierdzielają. Palenia rudy, tartak. Dalej robimy research. No, trochę siarki. Inne pierdoki. Już mam 13 tysięcy, w ogóle jaki mamy dochód w tej chwili? Albo Izola jeszcze 3,5 tysiąca przynosi kasy, pięknie. Ej, to kasy u nas teraz sporo. Kasy teraz u nas sporo. 5 tysięcy, czy nam starczy? A nie, jest nowy tydzień, o kurde. Kupmy jednostki najpierw. Maksymalna liczba, maksymalna liczba, maksymalna, maksymalna. Ale nie było tak źle. To ja bym sobie ulepszył jeszcze te gargulce. Mamy ulepszone jednostki, dobra. Ty możesz zakończyć już to swoje biwakowanie. Może byśmy jeszcze jakieś jednostki kupili. Raczyniec. No ale kasy to u nas malutko. Ewidentnie kasy u nas malutko. Ty gnoju zabierasz mi hajsy? Ja cię kurwa zabiorę. Ja cię zabiorę. Chodź tu gnoju. Chodź tu gnoju. Dobra, ten niech sobie dalej pływa. Tutaj sobie daleko nie popływa, ale te drewna. Potem pójdziemy w tą stronę, tylko musimy mniej więcej się zrównać z tymi jednostkami, które właśnie pływają. Ażebyśmy zdążyli spierdzielić. Dobra. To już mamy jednostki ulepszone w takim razie. Możemy teraz? Nie możemy. Nie mamy kamienia. Niestety. Dom najemników, kuźnia Eteru. Jak to wygląda? Niestety w tej turze już się nie da. Wracaj, gnojku, wracaj, wracaj. A tu jest nasz bohater. Tak, bierzemy to. Gargulty wymieniamy. To. To. No i możemy też tych oddać, to nie jest jakoś tam interesujące dla nas w tej chwili. A ty wracaj. A ty atakuj dziada. Zobaczymy, jak wyglądają walki bohaterów. Co to jest łowieszczy ptak? Ole Boga. Panie, co to jest? No powiem wam osobiście, że tak... 2 na 10. 2 na 10. No dość do rezerw. Teoretycznie moglibyśmy też z samymi strzelającymi spróbować. O, w ten sposób strzelający. No i nie powinien nam nic teraz zrobić dzięki temu. O. Pyk, 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 zaserka, pyk, pyk. To mój bohater nie atakuje. No i git.
No i gitarka, rozwaliliśmy bohatera. Wrogowie zostali pokonani i nikt nie zakwestionuje twojego prawa do władzy. Gratulacje. Wygrywasz 3 dnia, 4 tygodnia. Możesz grać dalej albo spróbować swoich sił na nowej mapie. Oczywiście, że spróbujemy na nowej mapie, moi drodzy, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grałem dla was Shiro. No i to. Widzimy się już pewnie, czy możliwe, w Danganronpie o godzinie 18, o ile mi się zdąży, o ile zdążę jeszcze w ogóle nagrać, więc tak to wygląda. A i moi drodzy, jeżeli chodzi o Hero Hour, tu chyba nie mamy żadnej kampanii, przynajmniej z tego co zauważyłem, nie było żadnej kampanii. Ale myślę, że możemy sobie zagrać któregoś dnia potyczkę, która... Nie, to nie było potyczka. To był nowy gracz po prostu, znaczy nowa gra, przepraszam. I wiem, że ta gra ma możliwość grania versus, czyli po prostu gramy tak jakby przez ten Steam Share, coś takiego. Więc może kogoś ogarnę i może jakoś sobie to rozegramy, ale tak czy inaczej trzymajcie się, pamiętajcie, że macie Discorda, jak i harmonogram na stronie spookyshero.pl. Trzymajcie się, hej hej!